Elżbieta Jaworowicz doskonale jest znana wszystkim widzom w Polsce. Dziennikarka bardzo mocno stara się strzec swojej prywatności, ale teraz zabrał głos jej wieloletni współpracownik, który wyjawił dotąd nieznane oblicze gwiazdy. Elżbieta Jaworowicz swoją karierę w TVP rozpoczęła o dziwo, od programu poświęconego modzie. Jednak po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i pozycji została prowadzącą programu, który stał się wręcz kultowy, podobnie jak jej charakterystyczne ułożenie nóg, które każdy starał się powtórzyć, ale udało się to tylko nielicznym. Dziennikarka w swoim programie zasłynęła niebywałą wręcz empatią i chęcią pomagania. Jednak jaka jest naprawdę? Wieloletni współpracownik zdradził, jaka jest Elżbieta Jaworowicz. Dziennikarka ma już swoje lata i spokojnie mogłaby już odpoczywać na emeryturze, jednak na nic takiego się nie zapowiada w niedalekiej przyszłości. W swoim programie Jaworowicz przedstawia tragiczne historie zwykłych ludzi, którzy często padają ofiarą bezdusznych urzędników, albo kruczków prawnych, które potrafią zniszczyć życie. Dramat ludzki i rozpacz nie są dla niej niczym nowym, ale mimo wszystko dziennikarka stara się podać pomocną dłoń każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, Elżbieta Jaworowicz bardzo ceni sobie prywatność i podczas wielu rozmów zastrzega, że będzie mówić tylko i wyłącznie o pracy. Jednak czasami trafią się osoby, które pokazują nam, jaka naprawdę jest jedna z najsłynniejszych dziennikarek stacji. Adwokat Piotr Kaszewiek współpracuje z Jaworowicz już od 8 lat i wypowiedział się na jej temat w mediach, przedstawiając dziennikarkę w samych superlatywach. Kaszewiak podkreślił przede wszystkim jej ogromny profesjonalizm, jednak nie zabrakło również słów odnośnie do jej charakteru. Według jego słów, Jaworowicz jest bardzo hardą osobą, która gotowa jest w każdej chwili na twarde negocjacje. Dalsza część tekstu pod galerią i filmem. Elżbieta Jaworowicz jest tak samo silna, jak wrażliwa. Jest elegancka, subtelna i delikatna, ale jednocześnie za chwilę będzie twardo negocjować z nieprzebierającym w słowach cwaniakiem. I proszę mi wierzyć, odchodząc, ten cwaniak będzie ją bardzo szanował i bardzo się z nią liczył. Obserwuję etykę pracy pani redaktor i widzę, że z racji pozycji i dorobku zawodowego nie musi nikomu niczego udowadniać, a i tak poświęca się dla swoich widzów. Umiejętność prowadzenia programu w takiej formule najlepiej świadczy o kwalifikacjach i talencie pani redaktor, mówił adwokat. Nie da się ukryć, że jest to wielu osobom nieznany, ponieważ w większości przypadków dziennikarka pokazuje się ze swojej łagodniejszej strony, która przepełniona jest empatią i współczuciem. Jednak teraz już wiemy, że dziennikarka ma bardzo silny charakter, który bez wątpienia pomaga jej przy najtrudniejszych sprawach. Zobacz także, kochały się w nim wszystkie Polki, jak dziś wygląda zabójczo przystojny aktor. Kim jest mąż Natalii Siwiec? Jego zawód przyprawi was o zawał serca. Czyga media, duży sukces firmy, szansa na karierę dla młodych źródeł.